Zdobyłam rekordy i tym zdobywałam medale Mistrzostw Świata, ale za to na tej sportowej emeryturze z Kasią mam więcej czasu i dzięki temu możemy razem z moją drużyną fundacyjną tworzyć projekty dla takich fajnych dzieciaków jak Wy. Stąd też jesteśmy tutaj u Was w Prudniku. Ale nie jestem sama, bo ogromne oklaski dla burmistrza, pana Grzegorza Kobiśla. Cześć, mamy wyjątkową sytuację dzisiaj, bo do naszej ekipy dołączyła medalistka Mistrzostw Świata w biathlonie Weronika Nowakowska. Wielkie brawa! Witam serdecznie, witam Moniko, witam Weroniko. Cieszę się, że Prudnik w końcu wrócił na właściwe tory. To jest lek patetyczne. Marzyłem o tym, żeby lekka atletyka do Prudnika wróciła i wróciła. Od lat rozwijamy się, organizujemy zawody i robimy wszystko, żeby ta lekka atletyka u nas była. Za dwa lata, mam nadzieję, będziemy mogli Was zaprosić na naszą nowo otwartą arenę właśnie lekka atletyczną, gdzie będzie można na najwyższym poziomie, powiedzmy krajowym, te wszystkie dyscypliny uprawiać. Ale to robimy wszystko dla Was. Bo wy jesteście najważniejsi, my jesteśmy tutaj tylko tłem i to, co robi właśnie Monika i Weronika, to jest pokazanie, że warto inwestować w siebie, bo można zdobyć piękne sukcesy sportowe. A tego nikt wam nie zabierze. Dziękuję. Mnie też bardzo miło Was powitać dzisiaj alternatywne lekcje WF-u. Trochę inne niż zwykle, ponieważ po raz pierwszy będziecie mogli skorzystać ze strzelania z karabinków laserowych. Ktoś kiedyś już strzelał ręka do góry, kto miał okazję kiedyś strzelać z czegokolwiek? Okej, niektórzy tutaj mają jakieś doświadczenie, super, na pewno na to doświadczenie pomoże, a jak ktoś nie miał okazji, to super, dzisiaj wyjątkowa nowa okazja, więc ja będę tam z karabinkami, tylko to, żebyście wiedzieli przede wszystkim i Wy, i Wasi nauczyciele, że to są karabinki laserowe, więc są w pełni bezpieczne, ale pamiętamy o tym, że nie celujemy do siebie, nie wygłupiamy się, zachowujemy zasady bezpieczeństwa. Żeby te tajemnicze endorfiny, które się pojawiają w naszych głowach, czyli hormony szczęścia, właśnie sprawdziły, że będziemy się uśmiechać. I to jest ogromna zaleta sportu. Z tego możecie korzystać ile wlezie. Nie ma żadnych limit. Podzielimy się na grupy, zostaniecie przypisani do jednej stacji, zostajecie i korzystacie z niej, bawicie się na niej tak długo, aż usłyszycie głos speakera, który powie, że zmieniamy stan. Od razu wyzwanie każdej grupie rzucam, bo tutaj przydują dziewczyny, także chłopacy. To odciągnijcie tą średnią statystyczną. Kolejna stacja. Mamy takie pajączki na środku sali. Są refleksomierze. Podążacie za światełkami, jak najszybciej je wyłączacie. To urządzenie sprawdza Waszą koncentrację. Mamy symulator narciarski. To jest gra tak naprawdę, tak? I co jest fajne, ci, którzy potrafią już jeździć na nartach, no to zaraz jest sezon, czyli przygotujemy się, a ci, którzy nie mieli jeszcze możliwości, no to jest ten moment, mam nadzieję, że pokochacie ten sport. Nie zaciągnę.